Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zrobiłem sobie przerwę 20 minut po grze w Snipera 3, po czym przystępujemy do kolejnej gry. Dzisiaj zagramy, będziemy grali w grę. W grę, która nazywa się... Już Państwu pokazuję. Tom Clancy's, czyli z tej serii The Division. The Division. Tak elegancko, bon ton, żeby było. Odsłaniam przed Państwem tę tajemnicę. Tak sobie, o, żeby Państwo mnie widzieli w pełni krasie. I odpalamy grę. Właśnie przed chwilą się Wiedźmin, najnowsza wersja skończył ściągać. Sam jestem ciekawy tej gry. Powiem Państwu nawet, że kupiłem sobie książkę, bo uwielbiam takie klimaty postapokaliptyczne. No co to, się odpala czy się nie odpala? No może trzeba poczekać chwilkę. Uwielbiam takie klimaty postapokaliptyczne. I książka taka się trochę nudziarsko zaczęła, więc jakby no nie zdobyła mojego serca. Ani żołądka, tak? Bo to... No czekamy, co to się odpala, czy co to, może ściąga jakąś aktualizację? Dlatego jestem tej gry ciekawy. Z tego co pamiętam, to była jakaś katastrofa, rozpieprzone resztki cywilizacji. Próbuje powstać, z tego co pamiętam, nowa cywilizacja, jest specjalna właśnie jednostka, o nazwie The Division, czy Dywizja, tak, z tego co dobrze rozumiem. I ta dywizja próbuje przywrócić prawo i sprawiedliwość. No to przyjedźcie do Polski, bo tutaj mamy. Nawet trochę oddamy. Nie wiem, szanowni państwo, coś tutaj nie idzie. Ale nie mogłem tego przycisnąć przedtem, bo się gra odpala, potem odpalają się jakieś intra, potem nie można z tego wyjść. A ja lubię to robić od początku z Państwem. No niestety chyba się nic nie uda. Nie wiem dlaczego tak jest. Może ściąga jakąś aktualizację, ale no powinno, szanowni Państwo, pokazać. No, jest coś. Trochę poczekaliśmy, ale mam nadzieję, że było warto. Objawy epilepsji. Jeśli mają Państwo epilepsję, proszę nie oglądać. Jeśli Państwo są psychicznie chorzy, też proszę nie oglądać. Jeśli Państwo mają HIV, to można oglądać. Język, że w polski. Język dialogowy. Oczywiście polskiego nie ma. No to co, angielski zrobimy, nie? Włącz napisy, tak. Zatwierdź. Będzie ledwo widoczne. No to gdzieś tak. Zatwierdź. This Black Friday, you can sleep in. All over the region, retailers are calling this their super. 149,000 stores offering millions sales of dollars in cash government. Sales changing hands. Hit the stores. The flu season is off to its earliest start. Appears to be a previously unknown variant of the flu. Really? Suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe I was... Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging no on a hospital trades. In Central the bridges Manhattan. Are closed. It's more than a is a very real more danger. More deaths than AIDS. More than a There's bowl. Not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation.
An entire American city. Now known as the Green Poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires, the government... We're expecting another night of widespread looting. The people of New York are begging for... What would it cost? Any available units. Our first responders are either dead. No resources available. We treat them like animals. It's not a job. We're not trained for. My się na tym nie znamy, a jak chłopaki robili o survivalu, no to wszyscy się śmieją, tak? Z ludzi, którzy trzymają wodę na czarną godzinę, jedzenie, środki medyczne, papierosy na wymianę. No to żeście brychali, ale jak przychodzi do nieszczęścia, to pierwsi pójdziecie do takich szaleńców. No tacy są ludzie, nie? Ja też zawsze dbam, żeby być zabezpieczonym. Zawsze mam prezerwatywy w domu i w samochodzie. Nie, no jaja se chyba robią. Rozpocznij grę, gramy. Kurde, co jest grane? Jak to niedostępne? Se jajca robią normalnie. Co, od nowa wszystko? O, to jest wersja demo gry, szanowni państwo. O, jakieś nowe. We were activated. We knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We are an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules. We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. Nawet twoimi hejterami. We leave everything behind. Gdy będzie apokalipsa, się okaże, że moje hejtery to byli właśnie z tej jednostki. No i dobra. No, powiem państwu, grafika przypomina mi troszkę sprzed kilkunastu lat Maxa Payne'a. Takie fajne. No co to, da się ruszać czy nie? Możesz grać przez 6 godzin albo do osiągnięcia 8 poziomu. Zobaczymy. Jak będzie gra fajna, to kupię. No dobra, gramy mężczyzną. No ten trochę przygłup, a ten taki trochę szalony. Odcień skóry. Nie no, musi być multikulti. Kolor oczu. Niebieskie. Odcień skóry zrobimy taki. Włosy. Nie no, koniec świata to... O, to jest dobre. To jest dobre. Styl zarostu. Tak zrobimy. Kolor włosów. Czarne zrobimy. Znaki szczególne, blizny. Dobra, to niech będzie tak. Barwy wojenne. Nie, to z tego zrezygnujemy. Tatuaże. Gdzie ten tatuaż? Aha, na szyi. Powinno być napisane jebać sąd, jak gdzieś widziałem jakiegoś więźnia. Sądy przez ND. Dobra, niech będą takie, o, wzorki. A, nie ma to znaczenia. Dodatki. Kolczyki, okulary. Świnia, krowa na targ. Nie no, ohydne okulary. To trochę z GTA takie.
O, dobra. Potwierdź. Tak. Autoryzacja agenta. No i dobra, do zabijania. Trzeba zabijać. Żeby żyć, trzeba jeść. No, powiem państwu, podoba mi się ta grafika. Intelligent system analytic computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Patrzcie, jak mnie odliczają, jak jest kompę chciwe. Naciśnij w pobliżu osłona, aby ukryć się za nią. No to zobaczmy za samochodem. Dobra, to jest tak. Scroll nie działa. Dobra, to biegniemy. Nie działa biegnięcie z shiftem. Czemu? Czemu nie działa bieganie? Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Primary weapon test successful. Nie wiem dlaczego. Trzy, aby broń boczną. Czy pistolet? A gdzie jest ten cel? Dwa, czy ja jestem ślepy, czy ja już nic nie widzę? A, tu jest cel. Kurwa. To gdzie to trzeba strzelać? Między te dwie? No co jest grane? No nie mówcie mi, że od początku będę musiał to zaczynać. Ale powiem państwu, że mimo nie odbyła się gra, nie wiem dlaczego, może mi to coś przypomniało, może to jest grafika, są lepsze grafiki, ale naprawdę mi się to spodobało. Naprawdę to muszę powiedzieć, że na ten czas, nie wiem jaka jest mechanika gry, ale mi się podoba. Nie no, co jest grane, no odrzuć. Kontynuuj grę. No wczytuj ta. Intelligent system analytic computer is activated. All ISAC systems are confirmed online. Dobra, coś się spieprzyło. Dobra, to szybko przetestujmy. No kurwa, strzelam w ten cel i co? Co jest z tymi grami nie tak? Ostrzelaj cele podświetlone, tak? To jest to? Czy ja w coś innego strzelam, nie wiem już. Dobra, kontrol. Przetestuj broń główną. Primary weapon test successful. Przełącz się na broń boczną, trójka. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. A gdzie tu się skacze? Sidearm test successful. Więcej zgrana. M, wybierz misję. Nie mam pojęcia co to jest. Pochodźmy sobie. O, teraz działa bieg... Kurde, co jest grane? Dobra, szanowni państwo, wychodzimy z tego. Wrócimy do tego innym razem. I chcę państwu powiedzieć, że
na ten czas gra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Spróbujmy jeszcze kontynuuj grę raz. Może coś u mnie jest z internetem, bo teraz właśnie się wysyła na kanał ze Snajperem 3 materiał. Nie no, znowu. Dobra, idziemy gdzieś tam. Podoba mi się to, bo jest jasno. Jest jasno, wszystko widać. Niezła grafika, muszę powiedzieć. A jak, co będzie? Nie, nie uciekaj, ja tylko żartowałem. Ciekawe, jak bardzo jest to ograniczony świat. Kurwa, ale byłoby fajnie sobie powsiadać w autka, pojeździć, nie? To, czego w grze pragnę, to jest wolność. Po prostu chodzenie, strzelanie, zbieranie. Podoba mi się, jest pusto, nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie ma problemów. Nie ma problemów, jest fajnie, no ale jak nie ma ludzi, nie ma też pięknych kobietek. Otwórz. Jak to się otwiera? F. Nie ma kobiet, nie ma produktów. No już to eta. No, hop, skacz. No kurde, no przecież bez problemu powinienem na ten... Dobra, lepiej nie, bo spadnę z tej wysokości, to... No, hop! O, nie da się. Dobra, wychodzimy z tej gry, szanowni państwo. Co... Albo u mnie jest coś nie tak w internetach, albo im się coś schrzaniło. Powiem państwu tak. Ile ta gra w ogóle kosztuje? Shop Now. Nagrywa? Nagrywa. Zobaczmy, ile ta gra kosztuje, szanowni państwo. What? 249 zł? O nie. Jak na grę, w której coś się pieprzy, musiałbym obejrzeć parę rozgrywek z tego i wrócimy do tego. Szanowni państwo, na ten czas z powodów ode mnie niezależnych kończymy to nagranie. I ponieważ jestem w formie, pójdę sobie po herbatkę i sobie jeszcze zagramy Wiedźmina, który się ściągnął. Także pozdrawiam państwa i przypominam państwu, że dzisiaj po 20 w niedzielę na kanale Marek Kotoński Live odbędzie się live z moim udziałem. Dziękuję państwu za obejrzenie i pozdrawiam serdecznie. Cześć.